To słuchajcie, ja takim moim pierwszym zagadnieniem, które bym chciał podnieść a propos tej, nie wiem, zmiany pracy, rozwoju kariery czy czegoś takiego, to jest, że warto sobie zadać pytanie, jak na przykład zaczyna się nam nudzić i zaczynamy myśleć sobie o tym quo vadis, to jest po co? Co jest naszym celem? Bo ja tak naprawdę w tych zmianach, bo ja tak naprawdę widzę, nie wiem, Paulina, czy się ze mną zgodzisz, ja widzę trzy główne kierunki. Możemy chcieć po prostu zadbać o nasze bezpieczeństwo na rynku pracy, nie wiem, zdobyć szersze doświadczenie, inną pozycję, zmienić branżę, whatever, bo na przykład uważamy, że nasza branża jest, nie wiem, bez przyszłości, albo mało przyszłościowa, albo czujemy, że mamy tego doświadczenia za mało, albo chcemy robić karierę, to też jest jedna z opcji, albo chcemy mieć po prostu spokojniejszą robotę. To jest też jeden z częstych powodów. Tu tylko rzucę przykład. Na przykład w pewnych branżach to jest totalnie normalne, znaczy to jest standardowa ścieżka kariery, szczególnie w branży kreatywnej. Zaczyna się bardzo często w agencji, gdzie jest, jeśli ktoś z Was ma takie doświadczenie, chciałby się podzielić, to chętnie też usłyszymy, ale tam jest po prostu chaos, rozpiernicz, klienci Wami po prostu orają pole, ciągle zmieniają zdanie. I też się jakoś super dużo nie zarabia, ale ludzie często tam pracują właśnie, bo taka standardową ścieżką kariery jest to, że pracujesz tam, nie wiem, 3, 4, 5, 6, może troszkę więcej lat, nawiązujesz i któremuś z klientów się spodobujesz w trakcie tej współpracy i po prostu przechodzisz finalnie do tego klienta i później to ty jesteś tym project managerem, który te agencje czołga to i robi to tym skuteczniej, bo sam już przez to przeszedł, więc zna wszystkie ściemy i tak dalej. Paulina, widzisz jeszcze jakiś inny powód tej, nie wiem, zmiany pracy poza, nie wiem, bezpieczeństwem, karierą, poczuciem bezpieczeństwa na rynku, karierą i spokojniejszą robotą? Może nuda, bo ty się nudziłaś. No właśnie, ja wzięłam to, no i właśnie ja nie wzięłam pod uwagę tego bezpieczeństwa i w sumie to jest ciekawy punkt widzenia, bo jakoś myślałam, że jeżeli ktoś się chce bardziej rozwijać, to wręcz to jest tak, że się to bezpieczeństwo może zatracić, tak? Że wchodzisz na jakiś nieznany grunt. I ja właśnie, znaczy to jest w ogóle ciekawe, że powiedziałeś o tym pytaniu po co, bo wydaje mi się, że wbrew pozorom to rzadko zmieniając, czy myśląc o zmianie pozycji, to sobie to pytanie zadajemy, po co? A może jak sobie zadamy, to stwierdzimy, że w sumie nie wiemy po co, bo czasem jest taki trend standardowy, że mówisz o tym robieniu kariery, tak? I ja bym to nazwała zmianą stanowiska taką pionową, tak? Że chcemy się po prostu piąć w górę w danej korporacji. Ale ja wziąłam właśnie pod uwagę tą nudę bardziej, czyli jakąś taką chęć poznania czegoś nowego, rozwoju. I to bym to nazwała już zmianą poziomą, bo to często nawet nie wchodzisz po prostu wyżej w korpo na jakiś inny poziom, ale zaczynasz robić, nawet będąc w tej samej organizacji, zaczynasz robić coś innego. Wchodzisz w jakiś inny punkt, na przykład, nie wiem, z project managera wchodzisz bardziej w analizę biznesową, tak? I tutaj się zaczynasz bardziej rozwijać, więc. No ty jesteś w stanie coś powiedzieć, bo ja wiem, że ty miałaś taki epizod w swojej karierze na temat z nudą właśnie. Nie będziemy tutaj przytaczać kiedy, co i tak dalej, Tak, ale. tak. Znaczy, w sumie nawet kilka miałam takich epizodów, bym powiedziała, z nudą związanych. Ja to bardzo tego nie lubię, bo to w sumie najgorsza rzecz, szczególnie jak się pracuje w korporacji, w której się człowiek musi gdzieś odbijać, powiedzmy, i albo nawet jeszcze za czasów, jak się nie pracowało zdalnie, więc siedzieć w tym biurze i tak, nie wiem, udawać, że tam się coś robi, prawda? Więc ja w sumie miałam kilka takich przypadków, a właściwie każde moje stanowisko to była trochę taka sinusoida, że albo było mega dużo roboty, no albo wiało nudą. I dlatego ja tak trochę szukałam właśnie. Ja zawsze szukałam czegoś nowego, czy mogę coś poznać, wejść w jakiś inny obszar. Raz tylko miałam przypadek, bo w sumie właśnie ja nigdy nie dążyłam do tego pionowego jakby wchodzenia w. A czemu nie? Bo, no bo jakoś mnie to nigdy nie kręciło. Nie Kiedyś chciałaś mój. mieć, bo wiesz, jak ja byłem mały, to oglądałem jakieś takie seriale w latach 90. w jakichś tam prawnikach czy innych. Był taki też serial Capital City, z kolei o traderach w Londynie. I ja sobie myślałem, że chciałem mieć takie narożne biuro w wieżowcu na górze. Wiesz co, ja mieszkam w Częstochowie, więc najpierw by musieli jakiś biurowiec Więc trudno wybudować. trochę, znaczy jedyne biuro narożne to w zakonie Paulinów, rozumiem, tak?
Tak, także jakby nie poszłam tam ścieżką kariery. Znaczy nie, nigdy nie myślałam o tym. Mnie to kiedyś kolega powiedział, że jak on awansował właśnie, bo on znowu chciał tak wchodzić wyżej i stwierdził, że jak uzyskał w końcu to stanowisko dyrektorskie, on stwierdził, że on się tak nudzi w pracy, że on w ogóle to, żeby znowu wszedł na ten poziom nud, że jakby jak jesteś niżej, to masz rzeczywiście więcej roboty może do zrobienia, jak jesteś jakimś specjalistą. Ale raz... O, widzę, że tutaj ktoś z Tak, Opola, Marta także wyszła. możemy Tak. piątkę przebić, tak? Znaczy raz się tak zdarzyło, jak pracowałam, ale to jakby bez mojej woli, że po prostu zostałam rekomendowana na wyższe stanowisko, ale no nigdy jakby to nie było moją intencją, tak? Bo jednak chcąc się piąć po tych szczeblach kariery, to trzeba w tej firmie dłużej zostać często, a ja wolałam poznawać Uderzyłaś w trochę... sedno. No, trochę inne branże i ja rzeczywiście wiele ich przeszłam i żeby poznawać nowe środowiska, nowe narzędzia, nowych ludzi, nowe sposoby prowadzenia projektów, no bo jakby to zarządzanie projektami to zawsze gdzieś ze mną było. Bo a propos tego właśnie, że trzeba zostać dłużej w jednej firmie, żeby zrobić karierę, nie wiem, jakie wy macie też doświadczenia, natomiast jak ja sobie myślałem o tej karierze, to bardzo trudno jest przeskoczyć po skosie w górę, czyli zmienić firmę i jednocześnie awansować. Nie, to znaczy dobrze, no, to ludzie zależy. To zależy. O! Ja miałem przypadek, gdzie z takiego skoczyłem poziom jakby wyżej, więc jak najbardziej jest to możliwe. A i podałbyś okoliczności, no bo podejrzewam, że to chyba nie było ogłoszenie z pracuj.pl. No ogłoszenie właśnie wbrew pozorom z pracuj.pl. I to było ciekawe, znaczy inna rzecz, że nazywało się ładnie kierownik projektu. I podczas pierwszej rozmowy w jednym z hoteli, bo jeden z dyrektorów zarządzających nie chciał, żeby inny dyrektor wiedział o tym, że szukają człowieka na jego stanowisko, spotkał się ze mną headhunter w hotelu i w czasie rozmowy pierwszej okazało się, że prawdopodobnie to jest wyższe stanowisko, więc myślałem, może jakiś starszy kierownik projektu i w trakcie rozmowy drugiej w drugim hotelu z dyrektorem zarządzającym okazało się, że to jest jednak awans na dyrektora biura projektów. Także jak najbardziej jest to możliwe, super. Doświadczenie pokazało. Także super. To było, Wojtek, a czy to, bo to może być tak, nie wiem, czy to był twój przypadek, że jednak rozmiar organizacji tutaj był, że wszedłeś w mniejszą firmę, czy nie, czy podobnej? Tak. Znaczy firma była mniejsza, to rzeczywiście, ale no nie zmienia faktu, że gdzieś tam właśnie szukali kogoś, kto będzie zarządzał kierownikami projektów i szukali ludzi z doświadczeniem i gdzieś się tam wpisałem w ten zestaw. Poza tym moje doświadczenia, to co Paulina miała okazję przed chwilą powiedzieć, też zmieniam branżę co jakiś czas i na totalnie kosmiczne i oderwane od tego, co robiłem wcześniej. I to też gdzieś tam pokazało, że jednak nie ma, raz trochę backgroundu miałem z tego obszaru, do którego szedłem, a dwa, no właśnie pokazano gdzieś tam, że różne projekty, różne rzeczy, różne wartości kontraktów, także... No bo to jest też w ogóle fajny pomysł z tą, dlaczego pociągnęłam ten wątek tej mniejszej firmy, bo wiecie, czasem jesteśmy w dużej korporacji, nam się wydaje, że w ogóle wszyscy są na tym samym poziomie i wszyscy znają przecież Jira, wiadomo, to nic nowego, a często przejść do innej firmy i jesteśmy, i gramy wtedy tam rolę eksperta rzeczywiście, więc i dla nich odkrywamy trochę nowe Albo nawet obszary. Podobnej firmy, tylko z innej, podobnej wielkości firmy, tylko z innej branży na przykład, nie, że... No tutaj Tomek pisze, że to była, że też miał taką okazję, tylko ta sama firma, tylko inny firmy, biznes. Ale inny biznes, czyli też po skosie w górę, tak? Tak, dokładnie. No. Czyli to nie tak, że się nie da, ale no tak intuicyjnie to raczej... No jest to trudne. To są rzadsze przypadki, ale znaczy, od razu... Wydaje mi się, że to jest też kwestia twojego doświadczenia. Im masz go jakby teoretycznie więcej, tym potencjalnie jest większa szansa, że ktoś to zauważy i wtedy masz szansę właśnie na ten awans po skosie, no bo to może być argument na plus. Czyli tak większe, ja podejrzewam, też ciekawsze być może jakieś firmy, które, na przykład warto na to zwrócić uwagę, nie? Firmy, które są jakoś znane i to niekoniecznie znane są Kowalskiemu na ulicy, tylko po prostu znane w danym sektorze, który Ciebie interesuje, bo nawet ostatnio miałem z kimś taką dyskusję, że no ja kończyłem akurat Akademię Ekonomiczną jeszcze, jak to była Akademia, a nie Uniwersytet,
I miałem taką refleksję, że tam powinien być przedmiot, w ogóle chyba w ogóle na każdej uczelni, nie tylko na ekonomicznej, pod tytułem firmy, które powinieneś znać, półroczne na przykład, po różnych branżach, bo mam taki, ja we Wrocławiu to kończyłem i we Wrocławiu wtedy już ja się rekrutowałem, ale finalnie się nie dostałem, bo byłem facetem, a tam było 50 kobiet w dziale i mnie nie wzięli na księgowego, bo skończyłem rachunkowość, ale rekrutowałem się do firmy Cargill. I ja w ogóle jak się rekrutowałem do tej firmy, to ja nie wiedziałem, co to jest za firma. W ogóle pierwsze słyszałem, a to jest jedna z największych i najbogatszych firm na świecie, o której po prostu nikt kompletnie, większość ludzi kompletnie nigdy nie słyszała tej nazwy, więc to może też być firma, która niekoniecznie, wiesz, ludzie po prostu ją kojarzą, ale po prostu w danej branży, nie wiem, w automotive jest ogromna ilość firm back-office'owych, nie? Nie wiem, Nemak z Bielska mi przychodzi do głowy, nie? Czy X innych firm, które ludzie z automotive'u znają, ale pozostałe osoby niekoniecznie, więc i na pewno takie doświadczenie w firmie, która w danej branży coś znaczy, dużo, dużo, dużo pomaga. Albo też taki kierunek, na przykład dla mnie teraz ciekawy, bo też miałam już jakiś czas temu, że stwierdziłam, że fajnie pracować w fajnej firmie, takiej znanej, gdzie tam będzie, tak, to zawsze takie wrażenie, że tam będą mieć wszystko poukładane i tam się czegoś nauczę. Na pewno, co nie zawsze jest prawdą, to też przetestowałam, ale też dla mnie teraz obecnie ciekawym kierunkiem jest takie podejście etyczne. Czy ta firma rzeczywiście odpowiada gdzieś tam moim wartościom? Mhm. I tu też warto sprawdzić dokładnie, bo ja na przykład kiedyś miałam taki trochę błędne wyobrażenie o firmie z Krakowa bodajże, Philip Morris. W branży tytoniowej. Papierosy, no. Tak, ale no i właśnie etycznie tak stwierdziłam, że mnie to w ogóle nie interesuje. Natomiast oni, jeżeli chodzi o taki employment experience, no to są gdzieś w czołówce w ogóle. Mają bardzo dobre podejście do jakiejś diversity i właśnie do równości płac. Więc to też jest ciekawe podejście, żeby w takiej firmie, w której jak powiesz, że w niej sobie pracujesz, pozwolić, jak już masz trochę doświadczenia, tak, to można sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, podnieść tą swoją motywację czy swoje własne samopoczucie tym, że idziesz w takim kierunku, gdzie, nie wiem, czy cię to kręci, czy jest to zgodne z twoimi wartościami i tak dalej. No bo umówmy się, że na początku, jak jesteś absolwentem, czy nie daj Boże, chcesz zostać project managerem pierwszy raz, no to sorry, no to po prostu się bierze wszystko, co się da i na drzewo nie ucieka. No bo po prostu trzeba mieć choć trochę w CV tej project managerki, a później to chyba jest w obszarze spokojniejsza robota się trochę mieści. To może nie być spokojniejsza robota per se, ale ta spokojność może wynikać z tego, że ty faktycznie na przykład, nie wiem, robisz coś, w co faktycznie wierzysz i tyle. No bo ja na przykład miałem takie doświadczenie, że pracowałem dla świetnej firmy, tak to mogę powiedzieć, dla ABB. Oni robią fajne rzeczy, innowacyjne i tyle, ale pracowałem w takim obszarze, który się tam nazywa Group Functions i to są projekty dla takich działów wsparcia wewnętrznego i to było ohydnie nudne i nieciekawe. Jakieś, wiecie, systemy zarządzania dokumentami dla jakichś działów wsparcia, z całym szacunkiem do działów wsparcia i tak dalej, wiesz, ale masz firmę, która robi innowacyjne roboty przemysłowe albo wysokowydajne stacje do przesyłu prądu i robią to na prąd stały w przeciwieństwie do zmiennego i tam jest dużo ciekawych rzeczy, ale ty nie masz z tym nic wspólnego, tylko rzeźbisz, kuźwa, synchronizację między trzema instancjami SAP-a. I... No ale to też, wiesz, to wielkość tej organizacji trochę tak jakby powoduje, że jednak jesteś wtedy trochę tym pionkiem, prawda, który też była w jednej takiej dużej firmie, gdzie ja stwierdziłam, że nazwisko się nazywało bardzo ciekawe, bo ja myślałam, że ja będę zarządzać zasobami, w sensie będę tam ludzi przesuwać z projektu na projekt, a się okazało, że firma wdrożyła dwa duże narzędzia do właśnie zarządzania zasobami i trzeba było dbać o to, żeby te dane były takie same i w jednym, i w drugim. Tak. Więc składanie długopisów, powiem chciałbym, wam. Chciałbym jeszcze zostać na chwilę przy tej różnorodnym doświadczeniu, bo ja sobie też tak zapisałem, że tak naprawdę moje zdanie, jeżeli, nie wiem, masz już 5 lat doświadczenia, 5 przynajmniej zarządzania projektami, ale nie masz go w dwóch różnych firmach, a jak masz ponad 5, to przydałoby się już mieć ze 3 różne firmy,
no to to po prostu jest trochę mało. Nie? Jak rośnie, wiadomo, o ile nie robisz oszałamiającej kariery, czy nie zmieniasz działu w ramach tej firmy, ale siedzenie w jednym dziale, na tym samym stanowisku, ewentualnie, wiecie, z iluzorycznym awansem, przez iluzoryczny awans rozumiem, że zostaniesz z project managera, senior project managerem, ale różni się to tym, że masz, nie wiem, trzy więcej osoby pod sobą, jeden więcej projekt i 1500 więcej, to jest awans, ale w tym sensie, że nie jest to naprawdę szersza perspektywa, to po prostu wziąłbym pod uwagę, że po prostu warto spróbować coś zmienić, bo to naprawdę poszerza perspektywę. Ja mam taką historię z autopsji, trochę to zanonimizuję, żeby nie było, bo to nie wiadomo, kto później, kto siedzi. W każdym razie w Komarchu ta osoba była nade mną, jak wielu ludzi z Krakowa zaczynałem w Komarchu, i taka duża polska firma informatyczna, dla tych, którzy nie słyszeli, ostatnio prezes Filipiak zasłynął stwierdzeniem, że Polacy żrą za dużo mięsa, to tak. I tam była osoba, która była nade mną, i później myśmy się, tylko i ona tam pracowała od stażu na studiach, kilkanaście lat. Później myśmy się spotkali w innej organizacji, już na mocniej zbliżonym poziomie, ona tam chyba miała tylko senior project manager, nie wiem, project manager, czy jakoś tak było, i ona się tam nie umiała odnaleźć. Kompletnie, po prostu 15 latach jeszcze w firmie z tak specyficzną kulturą organizacyjną, niby to było doświadczenie w IT project managementie i tak dalej, ale to było tak, że te osoby po prostu nie przedłużyli, mimo że miała naprawdę dużo doświadczenia z ciężkimi klientami, z trudnymi pracownikami i tak dalej, to po prostu nie przedłużyli jej okresu próbnego, co tam w sumie było ewenementem, bo po prostu nie była się w stanie, nie wiem, jakoś zobaczyć, że można inaczej, o tak to, tak to w skrócie nazwę, tylko wszystko, co było tam, co było w Komarchu, to było najlepsze, jedyne i tak dalej. No i podejrzewam, że im dłużej się pracuje w jednej organizacji, tym po prostu większe jest takie ryzyko. Do tego też mogę nawiązać, że często jeden z największych grzechów jest to, że zmieniacie organizację, po czym w tej nowej opowiadacie, a w tej poprzedniej firmie to było lepiej, bo coś tam. Nienawidzą takich ludzi. Znaczy to jest też z tym, co mówisz, to też rekruterzy cię później dosyć szufladkują, jak jesteś jednak za długo w jednej. Ja na przykład, ja byłam długo w pierwszej firmie. Ja słyszałem, że jak za dużo skaczesz. No to też, no to wiadomo, to nie można iść z jednego ekstremum do drugiego, balans. Ale ja właśnie byłam bardzo długo w firmie Automotive i w dziale jakości. W międzyczasie gdzieś tam się urodziło dwójkę dzieci, więc trochę mnie nie było, ale no byłam tam w sumie 9 lat. No ale właśnie mnie to strasznie wkurzało, że mnie rekruterzy tylko po prostu ściągają do różnych firm i oczywiście z wyższymi stawkami, ale tylko do jakości, tak na customer service, do automotive'u. I kompletnie we mnie nie widzieli jakiegoś innego potencjału, mimo że ja miałam, po prostu chciałam robić coś innego. Więc to też jest to niebezpieczeństwo, że jak się trochę za długo zasiedzi, to super, bo się jest ekspertem w tym, ale no pytanie, czy się chce rzeczywiście być, czy nie lepiej pozmieniać, a jak ja zaczęłam już trochę później zmieniać, ale no to też nie tak często, prawda, znowu nie jestem jakimś takim skoczkiem, bo nie zawsze to nie była moja intencja, no czasem po prostu firma była taka kiepska, że musiałam zmienić i tyle. Tak. Więc właśnie później, jak już wiadomo, że jest to doświadczenie w kilku branżach, to też już inaczej się człowiek pozycjonuje właśnie w tych rekrutacjach. Ale z drugiej strony ze swojego doświadczenia też mogę powiedzieć, że jeżeli masz możliwość zmiany w ramach jednej firmy, bo pierwsza, w której pracowałem, no może nie pierwsza, ale druga taka poważna, w której pracowałem w niej prawie 11 lat. I plus był taki, że miałem możliwość zmieniania jakby poszczególnych podbranż w danej jakby dziedzinie. Czyli doświadczenie, które miałem... Jaka to była branża? To wiesz, tak. Co była telekomunikacyjna, ale w różnych jakby, no nie będę ukrywał, w Alcatelu, ale miałem możliwość zmiany jakby stanowisk. Najpierw pracowałem przy radioliniach, później przy internetu, czy takich bezprzewodowych dostępach do internetu dla firm, później przy routerach brzegowych dla największych operatorów i tak właśnie poszczególne, później platformy inteligentne też dla operatorów mobilnych. I to też powodowało, no właśnie to powodowało też, że raz nie miałem czasu się znudzić, bo w momencie, kiedy zaczynało już być trochę nudno, pojawiały się nowe projekty z zupełnie innych
jakby poddziedzin danych tego, co robił Alcatel, bo na przykład też rynek kolejowy, więc to gdzieś tam było coś interesującego, ale to też później pozwoliło mi na pokazanie tego potencjału jakby do zmiany, że mimo, że siedziałem 11 lat w jednej firmie, to zmieniając poszczególne produkty, zmieniając jakby klientów, poszerzałem swoje portfolio, co też wpłynęło później na to, że miałem możliwość z technicznego kierownika projektu, bo w pewnym momencie do tego poziomu doszedłem, do właśnie kierownika projektu w innej firmie. To też jest A jakby jak to tam było zorganizowane? To był jakiś wewnętrzny konkurs tych stanowisk, czy to z szefem było ugodne? Nie, to miałem akurat to szczęście, że dział, w którym pracowałem, to był dział, nazwijmy to w cudzysłowie instalacyjny, czyli operacyjno-instalacyjne utrzymanie. Dostawaliśmy nowe produkty. Okazywało się, że handlowiec sprzedał jakiś nowy produkt, którego nikt w Polsce jeszcze nie instalował. No i w tym momencie jakby razem z moim imiennikiem Wojtkiem dostawaliśmy taką informację, za 2 tygodnie przyjeżdża sprzęt, macie go uruchomić, a szkolenie, zrobicie training on the job, będziecie najlepsi w Polsce i trochę to trochę było rzeźbienia, to też powoduje, że jakby doświadczenie nabierasz i pchasz tematy dalej, także też jest to jedno z wyjść. No dobrze, a jak nie ma takich opcji, w sensie no po prostu siedzisz, twój szef jakoś się nie kwapi z tym, żeby ci ofiarować rzeczy w innym dziale, nie ma wewnętrznej... Albo żeby odejść, nie? No, nie ma wewnętrznej... Są też te szefowie, co się tak zasiedzą i po prostu nie można ich zastąpić. Pogadać, jak, pogadać z szefem, jak się obrazi? Może chcecie odejść? Jak masz normalnego szefa, to przyjmie to... Wiadomo, że będzie zły w jakimś tam kontekście, no bo może gdzieś mieć jakieś plany, albo wie, że masz... Stwarzasz mu bezpieczeństwo pod tytułem właśnie jakikolwiek projekt rzuci, to go łykniesz. No ale to z drugiej strony trzeba patrzeć jakby też na nasze potrzeby, to co mówiliście, o czym wspominaliście wcześniej, czyli bezpieczeństwo, nie wiem, czasami kwestie finansowe, czasami już mamy dosyć tego, co robimy, chcemy czegoś nowego, albo wiemy, że w ramach jakby struktur korporacyjnych no nie wyskoczymy powyżej, tak jak ja miałem, technicznego kierownika projektu, bo kierowników projektów było wystarczająco wielu, nie odchodzili, wobec powyższego jedyny kierunek to było poprzecznie w bok, więc wtedy jak najbardziej idziemy i szukamy. Tutaj zrobię taki krótki off-top, bo przyszło mi do głowy coś, czego zupełnie tutaj nie mam, ale to myślę, że jeśli na przykład gdzieś wrzucimy to nagranie za waszym pozwoleniem, to szczególnie dla osób, które być może tu też są osoby młodsze na przykład, które są jeszcze na przykład, nie wiem, poniżej 30, tak to nazwijmy i też tak no, na zapas sobie to oglądają, to jedną z takich rzeczy, która się dzieje moim zdaniem gdzieś w okolicach 30 dla wielu osób jest to, że mniej lub bardziej boleśnie, szczególnie ci, co mieli tak jak ja sny o narożnym biurze, uświadamiają sobie, że to nie jest takie łatwe. Że ta kariera wyhamowuje, bo przynajmniej opiszę swoją perspektywę. Skończyłem studia, mieszkałem z mamą w czasie tych studiów. No wiadomo, nie był to super bogaty lifestyle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i nagle skończyłem studia, udało mi się, tam w międzyczasie pracowałem, robiłem jakieś stronki, pracowałem w biurze rachunkowym, x rzeczy robiłem, no ale to wszystko były groszowe sprawy, żadne duże projekty itd. I nagle dostałem pracę w fajnym dziale w Komarchu w Krakowie. Zmieniłem miasto i centralnie 2 miesiące po tym, jak dostałem tę robotę, to byłem pierwszy raz w podróży służbowej w samolocie i leciałem do Holandii, do klienta. Tam zacząłem spać w hotelach, zacząłem latać samolotami, nawet się biznes klasą raz czy dwa zdarzyło, jak już to Komarch, więc jak to nie było innej opcji, nie musieliśmy polecieć. Ale po prostu ty nagle sobie byłeś tutaj i nagle jest po prostu ten skok straszliwie duży. Robi się jaka iluzja? Iluzja robi się taka, że to nachylenie tej krzywej wzrostu będzie cały czas takie samo. Zapominamy o tym, że ta piramida u góry, załóżmy, że tam są ludzie coraz bardziej senior, później dyrektorzy i tak dalej, że ona jest coraz węższa u góry i no pewnie z tych, co tam zostali na początku, że tym liderów jest bardzo dużo, project managerów jest bardzo dużo, ale dyrektorów PMO na kilkunastu czy kilkudziesięciu jest jeden. No poza tym tam ta rotacja jest jednak dużo niższa na tych wysokich stanowiskach, przez to, że mają te biura narożne w tych oszklonych biurowcach, prawda? Więc tak, to jeśli mamy takie zero bullshitowe tipy z życia, dobrze jest, ja akurat miałem takie szczęście, znaczy nie, miałem takie szczęście, że po prostu
się skumałem z jedną dziewczyną, która była dyrektorem krakowskiego oddziału jednej z dużych firm rekrutacyjnych i ona nie pomogła mi się tam nigdzie wcisnąć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, byliśmy razem przez chwilę. Natomiast pewnie jakby to przetrwało dłużej, to tak by się, to być może byłaby taka szansa. Natomiast ona mi pewne rzeczy, pewne mechanizmy też wytłumaczyła z perspektywy takiej doświadczonej osoby. Na przykład to, że rekruter jest moim przyjacielem, mimo że, no bo, że oni mają kasę za to i to dużą często, tak zwane success fee, jak mnie gdzieś wcisnął, w przeciwieństwie często do rekruterek z HR-u, z firmy, bo to jest dla nich business as usual taka praca. Mi się kiedyś wydawało, że lepiej jest iść bezpośrednio do HR-u, niż, no bo to jest ta firma i tak dalej, niż przez jakiegoś zewnętrznego rekrutera, ale inną rzeczą, o której takie osoby wiedzą, to jest na przykład to, że otwiera się w danym miejscu nowa firma, czy dział nowej firmy, bo największą szansą na awans jest po prostu trafić do firmy w momencie, w którym ona się bardzo rozwija. Mhm. Ja do Komarchu trafiłem za późno. Pewnie jakbym trafił 5 lat wcześniej, to być może tam bym został dyrektorem, bo ja już trafiłem, jak Komarch miał taki największy akurat, ja byłem tam 2500 coś tam którymś pracownikiem, ale 5 lat wcześniej Komarch miał 1000 pracowników. Nie, więc po prostu to był tak gigantyczny skok. No, pracowałem przez chwilę w takiej firmie jak SE, w tym momencie jeden z największych, jeśli nie największy taki dostawca i specjalistów w dziedzinie IT, i całych zespołów, i projekty robią, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mnie w Krakowie rekrutował gość, który teraz jest w zarządzie SE. On był szefem oddziału krakowskiego, a obecny dyrektor, chyba nie wiem, czy to nie jest na całą Małopolskę, czy na Polskę Południową, czy na coś takiego, Szymon Dziubek, był account managerem, który mnie sprzedawał do ABB. I oni wcześniej po prostu w tej firmie się, w firmie z potencjałem się pojawili i to często bardzo jest w stanie was wynieść trochę wyżej. To tak a propos też tego awansu, tych opcji i tyle, że często to po prostu no, trzeba być w dobrym miejscu, w dobrym czasie. To jest trudne. Jedną z rzeczy to jest po prostu żyć dobrze z osobami, które się orientują dobrze na danym terenie, że na przykład otworzy się dana firma i ona będzie prawdopodobnie rosła. Nie, na początku będzie oddział 50-osobowy, a potem ten oddział urośnie do 400 osób. To jest dobra szansa, żeby jak tam pójdziesz i nie spierniczysz od A do Z, to jest duża szansa, że na przykład zostaniesz dyrektorem działu w ciągu 3 lat. No ale to jest racja. Ja też mam taki przypadek koleżanki, która właśnie była w firmie, gdzie ten zarząd tak naprawdę jest stały od lat 10, 15 chyba i do tej pory, jak ja obserwuję, to on się nie zmienia zupełnie. Natomiast została otwarta nowa fabryka i to był kompletny greenfield. Ona była chyba 4. czy 5. osobą zatrudnioną i tak i wskoczyła znowu na tą krzywą bardzo szybkiego wzrostu, więc teraz jest właśnie w high managementie, więc to jest fajny pomysł rzeczywiście. I czasem, no bo nie ma się co się bić z koniem, prawda, jak widzisz, że nie ma szans, a chcesz to biuro, prawda? Chociaż mnie się zastanawia właśnie, Igor, jakie to było to twoje po co, poza tym biurem, tego pięcia się na te szczeble? Nie, to były marzenia dzieciaka. Okej. Okay. Były marzenia dzieciaka w szarych latach 90., no bo ja jestem rocznik 82, więc lata 80, owszem, pamiętam, ale no to lata 90 to były te takie, że tak powiem, formacyjne, tak to nazwijmy. I to, co ja z lat 90 bardzo wyraźnie pamiętam, to, że wszystko było w sklepach, tylko zaczęła, mam wrażenie, że chyba dużo bardziej rosnąć ta nierówność społeczna, czyli że były dzieciaki w szkole, w liceum, na studiach, wokoło, które po prostu było stać na wszystko i one mogły sobie kupić te rzeczy w sklepach, a mnie nie było stać. Nie? Ja pamiętam, że takim marzeniem dla mnie, ja chodziłem w glanach, słuchałem Metaliki, Nirwany i Kultu i chodziłem w glanach i miałem glany marki Steel polskiej z targowiska i moim marzeniem były martensy, które kosztowały 400 zł i nie było mnie stać nigdy na martensy. Teraz mi przyszło do głowy, że może po prostu poszedł cholera i kupił. Jako taki podobno bardzo niewygodne, też kiedyś chciałam. Słuchaj, ja w lecie popylałem w glanach, no jak wiesz, prawdziwy metalowiec, nie? I tyle, ale to były takie właśnie bardziej marzenia, wiesz, to... Okej, okay, to było twoje po co. Tak, nie wiedziałem, co się z tym wiąże i tyle, tak. Później jak już troszkę zobaczyłem te różne mechanizmy, i tak dalej, to myślę, że
To nie jest tak, że nie chciał. Są pewne obszary, są pewne miejsca, gdzie być może bym chciał być, nie wiem, dyrektorem produkcji, szefem czegoś tam, szefem wszystkich projektów na coś tam, może COO, ale to na pewno nie w każdej firmie i za wszelką cenę, tylko po to, żeby mieć to narożne biuro. A tutaj Marta chce skontrować to, tak, właśnie, twoją właśnie perspektywę. A propos tych rekruter, twoim przyjacielem. Już wszystko napisałam, więc możecie poczytać. Natomiast jeśli chodzi o życiowe jakby podejście do tego, no to ja jestem w marcu, od stycznia do marca szukałam pracy przez 2 miesiące. Rozmów miałam, nie wiem, może z 10 powiedzmy, lat w branży mam 12 IT. I w poprzedniej firmie byłam czymś w rodzaju dyrektora operacyjnego razem z zarządem, różne rzeczy, bo to była mała firma, więc tak naprawdę doradzałam we wszystkim. No i jak się skończyło, firma tak naprawdę się zamknęła, no to co ja teraz chcę robić? I to też jest czasami nazwanie swojego stanowiska, jeżeli się nie jest w dużym korpo, w dużej organizacji, która ma te drabinki trochę tak jakby narysowane, to prawdę mówiąc, czasami takim osobom jest trudno się nazwać, bo ja byłam trochę biznes analitykiem, trochę musiałam napisać, trochę musiałam pozarządzać zespołem PM-ów i się dużo działo. I w tych rekrutacjach właśnie piszę o tym, że w momencie, jak sobie tam daliśmy open to work, to oczywiście miliard różnych wiadomości i miałam takich poważnych 5 na koniec, no to dziewczyna, która, z którą teraz pracuję, która jest jakby w naszym dziale people, bo HR to jest takie trochę, wiecie, niepoprawne politycznie, podobno, więc people. Więc jakie jest resources? Resources to jest, wiesz, węgiel brunatny. No, coś takiego. I chrust w lesie. Tak. Więc teraz tak. Więc generalnie dobrze, po prostu załapałyśmy od razu kontakt i ona też miała, wydaje mi się, dużo więcej informacji takich, których ja potrzebowałam, bo ja nie potrzebowałam wiedzieć, ile pieniędzy i co będę robić, tylko bardziej właśnie o ludziach, o organizacji, dużo rzeczy dopytywałam i ona jakby bezpośrednio mogła o tym odpowiadać. A wydaje mi się, że jednak zewnętrzni rekruterzy, pomimo tego, że mogą mieć więcej parcia na to, żeby domknąć ten deal, to tutaj mogą się pojawić takie, nie, no oczywiście, że wszystko dobrze, tak wiecie, trochę koloryzowania po to, żeby ten deal punkt, tam przymknął. Punkt, tak, tak, zgadzam się, czyli ja bym powiedział, że nie upadła moja teza, że takiemu rekruterowi dużo bardziej może zależeć na tym, żeby cię wcisnąć, co jest cenne z jednej strony, natomiast tak, pełna zgoda i bardzo dziękuję za ten głos, że niestety taki rekruter, to w sumie tak jak teraz sobie przemiałem swoje rekrutacje tak, że często oni kompletnie nie ogarniali, co to jest za stanowisko, z czym to się wiąże, co to są za projekty i co to jest za firma. No i natomiast, tak. No i natomiast jeszcze jednym plusem takim ewidentnym tego zewnętrznego rekrutera jest to, że on jest w stanie cię skierować na dobrą stawkę. I często jak właśnie, jak nie doszacujesz, bo on bardziej, no bo on ma tą prowizję od tej oni twojej. Oni mają prowizję, to jest często jedna, dwie, firma bierze jedną, tak. Dwie, trzy pensje twoje miesięczne. Więc im wyższa, tym tak, lepiej. Właśnie. Więc to jest na pewno plus taki, bo też znam przypadek taki właśnie tym razem kolegi, który bardzo niedoszacował swojego wynagrodzenia i go no, skierował rekruter zewnętrzny na dobrą ścieżkę, dbając o swoją prowizję od jego wynagrodzenia, prawda, nie o jego zarobki. To co ciekawe, ja też nie doszacowałam swojej pensji, natomiast dostałam ofertę wyższą niż to, co poprosiłam. Bo to zależy od kultury, nazwijmy to, w nazwie organizacyjnej firmy. I są firmy, które skorzystają z tego i strzelą cię między oczy, a są firmy, które uczciwie powiedzą, u nas stawka jest na takim poziomie i mimo, że podałeś mniejszą, my proponujemy taką, nie? No tak, też się spotkałem z takimi przypadkami. Ale co do zasady, rekruter po prostu będzie miał pewnie lepsze rozeznanie, szczególnie jeśli na przykład, tak, no ja sobie lubię dawać realne przykłady, bo one są najlepsze. Właśnie rzeczony Szymon, który mnie sprzedał do ABB. Ja wtedy szedłem tam z Onetu, gdzie miałem 7,5 brutto, to było 10-11 lat temu. To wtedy już była niezła pensja w Krakowie. To akurat był ten moment, kiedy IT dopiero zaczynało trochę rosnąć. Ja z tego na to 7,5 brutto zmieniłem z 4,5 w Komarchu, a 4,5 w Komarchu to w ogóle był jakiś kosmos. Wracałem do tego. Miałem te 7,5 brutto, po czym tam poszedłem na B2B i ja nie chcę kłamać, zaniżę. Na pewno to było 650 zł dziennie. I jeszcze się dogadałem na pracę 4 dni w tygodniu, więc ja po 7,5 brutto, czyli tam było 5 z hakiem na rękę, jak wystawiłem pierwszą fakturę na kilkanaście tysięcy, z czego po zapłaceniu małego ZUS-u i podatku i tak dalej, i tak mi dycha została,
Zostało mi 10 w ręku. To sam biznes klasą poleciałeś gdzieś. Dostałem dwa razy większą pensję. Ja po prostu nie wierzyłem, że to jest możliwe. Mhm. I w życiu bym o takie coś nie poprosił, gdyby właśnie nie wynikało to z tego, że oni wiedzieli. I tyle. Tak, teraz to fajnie, to starzyści by chcą, tak wiem, niestety, no to, tak, takie życie. Wtedy czułem, jakbym złapał Pana Boga za nogi. Jeszcze o różnorodnym doświadczeniu i o karierze. Taki jeden aspekt mi przyszedł do głowy, że nie wiem, Paulina, czy się ze mną zgodzisz, a propos też dogadywania się z ludźmi i myślę, że Wojtek, nawet jak przeszedłeś przez te różne działy w firmie, że to bardzo pomaga, jak popracujesz na przykład w ramach jednej firmy, czy w ramach innych firm, ale na troszkę delikatnie w różnych stanowiskach, typu raz jesteś z perspektywy dostawcy, raz z perspektywy klienta, raz z perspektywy wewnętrznego działu wsparcia, raz z perspektywy wewnętrznego tak zwanego biznesu, bo są tam w firmach najczęściej mamy działy wsparcia, czyli te, które nie przynoszą kasy, jest biznes, czyli ten, który jakąś tam tę kasę generuje. Jak trochę popracujesz i poznasz perspektywę tych różnych działów, to dużo łatwiej jest się później dogadać wewnętrznie w różnej firmie. Dlaczego? Bo rozumiesz cudzą perspektywę, bo przestajesz patrzeć na tych innych jak na debili, że to są po prostu debile, nie? Że ten biznes albo ta sprzedaż to jest głupia, bo oni tylko po prostu obiecują. A jak popracujesz chwilę tam, to orientujesz się, że ich z kolei cisną z góry o wynik, a ich konkurencja często, znaczy i w sensie często na przykład jest taka sytuacja w branży, że to jest normalne, że wszyscy obiecują. Inni sprzedawcy, którzy idą do ich potencjalnego klienta, też obiecują, więc oni nie mogą nie obiecywać. Wszyscy muszą obiecywać. I nagle zaczynasz to rozumieć i w związku z tym dużo łatwiej ci jest się, wiesz, dogadać w ramach firmy, co pewnie może mieć pozytywny wpływ na twoją karierę. Nie wiem, Paulina, jakie ty masz doświadczenia z tym nabieraniem, z rozumieniem cudzej perspektywy. Znaczy u mnie takie największe zrozumienie to było w momencie, jak ja z bycia pracownikiem stałam się przełożoną. I wtedy, ale wtedy zrozumiałam, że przełożony się nie nudzi cały dzień. Nawet nie to, ale ja zrozumiałam, jakim ja byłam grzecznym pracownikiem. I teraz już nie jestem takim grzecznym chyba. Tak. Bo kurde, pracownicy moi wtedy zaczęli do mnie przychodzić. W ogóle po podwyżki, tu marudzili, tu coś tam. A ja mówię, kurde, jak ja byłam pracownikiem, to ja w ogóle nic po prostu. Brałam, co było. Podwyżki takie standardowe, roczne. Zgadzałam się ze wszystkim. A oni nagle takie marody, więc dla mnie to było takie odkrywcze najbardziej chyba. I do tej pory tak mam, że teraz obecnie jestem i jakby nie jestem na najwyższym szczeblu organizacji, nie jestem jeszcze CEO żadnej firmy, ale jestem i przełożoną i mam pracownika i fajnie jest tą perspektywę rozumieć czasem właśnie i widzieć po prostu, jak się było na tym stołku, więc to było dla mnie takie odkrywcze, a z tymi relacjami to znowu to, co mnie pomogło, jestem osobą dosyć mocno relacyjną i często wykorzystującą te relacje i ja w tym sensie, że czasem to jest tak, że możesz czegoś nie wiedzieć w danej firmie, ale fajnie jak wiesz, kogo zapytać o coś, więc jak ja właśnie w tym automotive przeszłam po tych 9 latach z części z zakładu produkcyjnego do centrum inżynieryjnego, to w ogóle ja dla nich w tym centrum inżynieryjnym to też byłam białym krukiem w tym sensie, że ja wszystko załatwiałam z zakładem, bo oni dla nich byli tacy trochę dziwni i nikt nie chciał z nimi gadać, a ja miałam tam wtyki po prostu, a jednocześnie wiele rzeczy po prostu miałam tam kolegów, koleżanki, no przez 9 lat to się zbudowało te relacje i też jeździłam na te delegacje, więc wiesz, co mam na myśli, jeżeli mówię o budowaniu relacji. Znaczy nie czytajcie to między wierszami, nic oczywiście, prawda? Ale no bardziej można zbudować, bo to jest wtedy taki większy kontakt z tymi osobami pozapracowy też. Więc miałam te relacje i po prostu to wykorzystywałam mocno w tym sensie, żeby coś sprawdzić, coś zapytać, coś dowiedzieć, coś załatwić, więc to mi bardzo pomogło i ułatwiło pracę. Dobra. Pokrążyliśmy trochę po tych takich tu zmiętego, a może na chwilkę jeszcze takie, też nie będziemy wiecznie ciągnąć tego webinaru, myślę, że gdzieś tak maksymalnie do 20, a nie podjęliśmy takich standardowych ścieżek. No właśnie, tam trochęśmy się otali. PMO, szef PMO albo program management. No jest project management, to później jest program management, czyli zarządzanie
wieloma projektami. To jest taka naturalna według Ciebie ścieżka rozwoju, czy średnio, czy może na przykład jak sobie dobrze radzisz w projektach, to niekoniecznie będziesz dobrym szefem PM-u albo niekoniecznie dobrym program managerem, jak sądzisz? To znaczy, jeżeli zatrzymamy się na tej ścieżce w sensie project manager, program manager i portfolio manager, no to jest tutaj dużo zbieżności jednak. Natomiast wychodzić już wyżej, to już trzeba zdobyć więcej takich tych kompetencji, bym powiedziała, miękkich, to znaczy no nie tyle miękkich, tylko zarządzania ludźmi i trzeba to też lubić po prostu. Więc to znaczy nie, no bo będąc project managerem, to no, come on, musisz jakoś tych ludzi, jak to mówią, zmotywować i natchnąć, bo teraz nie możesz być liderem. Tak, ale wiesz co, nie, to może bardziej nie o tym mówię. Bardziej mówię o takich rzeczach jak właśnie, jak pracownik przychodzi z prośbą o podwyżkę, jak idzie na L4 na 3 miesiące. Po Marku było prosto, miesiące, mówiło się, że tak? Profesor nie podpisze. Czy tam, no wiesz, ocena roczna, takie rzeczy. Mnie na przykład, to jest wtedy trochę taki faktycznie, sztuczny świat. Mnie na przykład te oceny, o ile wiesz, jak jesteś project managerem, to gadasz sobie trochę na luźno albo robisz jakąś retrospektywę i w ten sposób kogoś oceniasz, a tutaj wchodzisz już w jakieś struktury na przykład oceny rocznej, tak? I w ogóle przechodzisz na przykład przez jakiś ciermiężny szablon. No tak, czy release manager brałem udział w ocenie rocznej, ale nie ja to wklepywałem do tego systemu później, tylko ten biedny menedżer liniowy to później. No właśnie, więc to trzeba po prostu wiedzieć, że coś takiego jest i trzeba to też lubić. Tutaj Tomek też właśnie fajnie skomentował, że w ogóle ścieżka też jest ciekawa zrozumienia w ogóle siebie i swoich potrzeb. Bo widzę tutaj, Igor, też zrozumiałeś swoje potrzeby odnośnie tego biura. że to jednak nie jest, że to jednak na rozmowie biura to nie jest to, co jest najważniejsze, tak. No. Więc to też się zmienia na pewno, że to czasem ci się wydają te twoje marzenia właśnie trochę z młodości, wydają ci się dziwne i teraz zupełnie byś nie chciał iść tą drogą. To jest fajny głos, tak, bardzo fajny głos, czyli że coś, co kiedyś było, tak, zamiast corner office mam attic office, że to, co było kiedyś takie atrakcyjne i można by było dużo poświęcić na to, czy na przykład delegacje, nie? Ja pamiętam, że no właśnie wspomniałem o tym lataniu, Jezus Maria, samolotem do klienta, w ogóle im dalej, im dłużej, im więcej, tym lepiej. Jeszcze tam miałem słabą pensję, ale na dietach można było trochę oszczędzić i tyle. No a potem ludzie mają, nie wiem, partnera, dzieci, coś tam, czy im się po prostu zwyczajnie nie chce. I te delegacje i podróże służbowe przestają już być jakimś aż takim, no dokładnie, to potem się już nie chce i przestają być aż taką pokusą. No dobrze, no to jeszcze zostały nam dwa, o ile nie masz więcej, na pewno dwie rzeczy. Trener, konsultant, dużo ludzi w tym kierunku, względnie jakiś agile coach i tak dalej. Czy to jest sensowne? No i to ostatnio to jest własny biznes, ale o tym to za chwilę. No to co sądzisz o przebranżowaniu się na trenera, czyli czymś, co my de facto częściowo robimy? Znaczy to jest w tym fajne, że to nie jest znowu taka duża zmiana w tym sensie, ja i inni trenerzy, którzy dla ciebie pracują w ZeroBS, wszyscy pracujemy na etatach, właściwie prawie wszyscy. W tym sensie, że to nie jest znowu tak, że musisz zrobić tą dużą zmianę, że zrezygnować z tej jednej pracy, ale można to robić dodatkowo i ja znam masę ludzi, którzy w ten sposób działają na social mediach, prowadząc to po prostu jako dodatkowo pracę, czy nawet na początku zupełnie bez jakiejś gratyfikacji finansowej, no bo mają z tego fan po prostu. Więc to jest na pewno duży plus tego, że to łatwiej jest to przetestować, tak. Czy to się lubi, czy się nie lubi. To jest dość duża zmiana, ale z jednej strony duża, z drugiej strony można trochę nawet przez długi czas stać obiema nogami, tak w takim rozkroku, nie? Chociaż nie wiem, jak to było u ciebie. Czy to u ciebie była taka zmiana, To mogę za chwilę wspomnieć. Długa historia. Też nie chcę nudzić. Więc z jednej strony tak. Z drugiej strony, ja bym tak chciał wsadzić łyżkę dziegciu do tego miodu, nie każdy się nadaje. Wręcz powiedziałbym, że dużo ludzi się nie nadaje. Bo to wydaje się takie łatwe i przyjemne z boku, ale trzeba mieć trochę tego talentu, nie wiem, do przekazywania tej wiedzy.
trochę też, powiedziałbym, to szersze doświadczenie będzie ciekawe. W sensie ta praca bardzo dużo daje. W sensie ja dzięki temu poznałem tyle branż, tyle projektów, tyle zespołów, że w życiu nie byłbym w stanie tak normalnie zmieniając pracę tak zrobić, ale miałem już jakiś bagaż wcześniej. Nie? Jak po prostu masz mindset tylko z jednej firmy i tak dalej i próbujesz iść i ludziom wszędzie tylko pokazywać tak, jeszcze z takim poczuciem, no często to się robi, takie poczucie wyższości, no bo u nas było, jest tak świetnie, to ja wam pokażę, to jest często problemem, który też widziałem u trenerów, którzy na przykład mnie szkolili. Często, gęsto, plus zwyczajnie ta smykałka do tego, żeby nie nudzić, żeby być jakieś ciekawe, żeby mnie zainteresować i tyle, co niestety też często trudno ocenić. Wielokrotnie mówiono, że ja mam tę smykałkę, ale wielokrotnie spotykałem się z ludźmi, no, działałem z Tomkiem Kaczorem ostatnio, rozmawialiśmy. Ja działałem przez długi czas w PMI w Krakowie, w Project Management Institute w oddziale krakowskim i tam mieliśmy najróżniejszych prelegentów. No i przychodzili często ludzie z takim mniemaniem o sobie, gigantycznym, a po prostu no, takie nudne piły odwalali w czasie tych seminariów. Gość wychodził i coś dukał ze slajdów. A nawet często nie dukał ze slajdów. Czasem te slajdy były świetnie zrobione, ale po prostu tak naprawdę suma summarum nie wiadomo było, co ma przekazać. Więc na przykład, jeżeli rozważacie taką ścieżkę, to warto jest dużo, czy słuchać psa, czy nie? Słychać? Nie przeszkadza. Przepraszamy. Był kot, jest pies. To warto po prostu właśnie chociażby pochodzić na jakieś meetupy, jako prelegent się zgłosić i po prostu zobaczyć, jaki jest feedback. I najlepiej zobaczyć feedback, nie pytać się organizatorów, tylko poprosić tak, żebyście faktycznie ankiety feedbackowe dostali od ludzi, zobaczyli, co oni tam piszą, bo ludzie często są bezlitośni w takich anonimowych ankietach feedbackowych, ale na tym etapie to dobrze, bo trochę po prostu szkoda czasu waszego, jeśli nie macie do tego smykałki. Jednocześnie, już ta łyżka dziegciu na bok, jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna, bardzo ciekawa opcja. Ja tu nie nadaję, Tomek, na PMI, no ale sam pewnie przyznasz, że może w Krakowie już teraz są sami świetni prelegenci, ale generalnie no, pewnie większość z was tutaj słuchaczy zdarzało im się być na różnych tego rodzaju, czy konferencjach, czy wydarzeniach. Ja bym ocenił, że przynajmniej połowa prelegentów to tak. Ja najgorsze to miałam, jak było z Unii Europejskiej, taki, ten kapitał ludzki, ten taki program. Tak. To tam właśnie przyjeżdżałeś, że ta prezentacja nawet była zła po prostu, więc tak, sama tak. Wizualnie, już nie mówiąc o wiedzy merytorycznej danego trenera, ale trochę to wyglądało tak, że oni mieli wtedy bardzo dużo zleceń i ja miałam wrażenie, że oni dostali dzień wcześniej tą prezentację akurat i musieli się przygotować z jakichś takich. I to właśnie były tematy już takie typowo miękkie, inteligencja emocjonalna, ale to było wtedy na niskim poziomie faktycznie. Jak zacząć? Można napisać na przykład do takiej firmy jak nasza albo do różnych innych. Firmy szukają ludzi. Po prostu. Albo zacząć we własnej organizacji. Słuchajcie, bo to jest jeszcze tak, że często i to wtedy wśród kolegów się można przetestować. Ja pierwsze szkolenie, jakie prowadziłam, to właśnie w firmie Automotive, wśród kolegów właśnie inżynierów, bo wcześniej byłam typowo w jakości i właśnie szkoliłam z rozwiązywania problemów, z problem solving. To po angielsku jakoś lepiej brzmi. Ale właśnie to było, wiecie, wśród kolegów, więc jak mi coś tam nie wyszło, to tylko oni się o tym dowiedzieli. Ja się przetestowałam przy okazji, więc też można w ten sposób. Ja nie dostawałam za to. Ja podobnie zaczynałem, tak. Nie poszedłem tak na czyściocha, że w życiu nie prowadziłem. Trochę się właśnie na jakichś meetupach, na jakichś seminariach udzielałem, nawet parę tych prelekcji dałem, plus miałem tam x szkoleń wewnętrznych, to nie było naście, ale pewnie więcej niż 5 miałem przeprowadzonych i tyle, tak żeby, że chociaż pamiętam jak dziś swoje pierwsze komercyjne szkolenie w Poznaniu, które i tutaj Marta pisze, że ja współpracowników zachęcam do robienia prezentacji wewnątrz organizacji, żeby dostali feedback i poprawili zgodnie z uwagami, jak najbardziej, bardzo fajne i podejrzewam, nie wiem, może się nie zgodzisz, że to często widać, że po prostu niektórzy ludzie zwyczajnie mają do tego smykałkę, ni tej smykałki nie mają i ci, co tę smykałkę nie mają, to też dzielą się na takich, którzy są w stanie to mocno poprawić, a są tacy, którzy po prostu no zawsze
mają po prostu do tego dwie lewe ręce, no i też można to zaakceptować. Ja bym, Igor, jak mogę, to bym powiedział jeszcze jedną rzecz. Fajni są trenerzy, tacy, którzy mieli okazję jeść chleb z tego pieca, czyli nie są teoretykami, tylko mają dużo przykładów. Tak, to jest właśnie duża zaleta. I prowadzą, potrafią prowadzić fajną dyskusję, czyli ktoś zada pytanie albo powie, że o, ja miałem taki przypadek. I w momencie, kiedy zaczyna się budować też relacje, co nie jest wcale proste, sam wiem ze swojego doświadczenia, że możemy trafić na jednostki, które będą na nie w imię zasad i wtedy też jakby to już trzeba raczej pewnie przepracować, mieć trochę doświadczenia jakby też z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi, żeby móc taką osobę w miarę w miękki sposób przeprowadzić przez ten bunt, a przez pokazanie innej perspektywy, więc to jest tak. Trudne i tak jak mówicie, do tego też trzeba mieć trochę smykałki, ale tak jak też inni wspominali, to idzie też przećwiczyć, także to jest też jak najbardziej fajna rzecz. Ja bym powiedział, że też jeszcze innym kierunkiem z tym związanym trochę jest być może coaching albo agile coaching, bo to jest podobny kierunek, ale jednocześnie druga strona medalu dla mnie. Ja byłbym kiepskim coachem. Ja, jak widać po mnie, ja jestem nastawiony w życiu na dawanie. Nauczyłem się słuchać. Nauczyłem się akceptować cudze perspektywy, ale moim domyślnym trybem jest nadawanie. I po prostu byłbym kiepskim coachem, zwyczajnie. Ja się nadaję do mentoringu, coś komuś doradzić, coś komuś powiedzieć, pogadać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale być może ci z Was, którzy na przykład nie mają takiego, nie wiem, jakiejś charyzmy, smykałki tego typu, to mogą być dużo lepsi w drugą stronę, czyli taka rola, która dużo więcej słucha, tylko czasem przywali jakimś cennym pytaniem, które właśnie może sformułować dzięki temu, że jest dobra w tym odbieraniu. Tak, Tomek, słusznie dodaję, że to jest właśnie to zrozumienie siebie. Papa Magda, jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie. Ja jeszcze chciałem powiedzieć na chwilę ten ostatni obszar, który wyróżniłem, własny biznes, założenie własnej firmy na boku od początku. Czy to jest fajne, ale też... Don't do it, Marta. Czemu nie? No... Jako PM-owie lubimy sobie brać na głowę różne rzeczy, w sensie mamy na głowie różne rzeczy i trzeba łączyć wiele, wiele funkcji. Ja przez jakiś czas prowadziłam agencję i byłam PM-em zarazem, w sensie. Było super po prostu. I wypalenie się tutaj jest po prostu tak wielowątkowe, że to po prostu się nie opłaciło na żadnym... absolutnie żadnym polu. I szczególnie jeżeli mówimy o tym, że my już mamy doświadczenie, to wydaje mi się, że naprawdę duże ambicje, duży pomysł, duża jakaś kreatywność musiałaby się z tym wiązać. I to nie jest tak, że no, na pewno nie. Natomiast wydaje mi się, że jest dużo ról, w których można się spełniać wielowątkowo, niekoniecznie biorąc sobie na bary odpowiedzialność i jakby za pracowników, za ten szacunek dla ludzi, którzy to robią. Natomiast jakby mi ktoś raz zaproponował, że nawet dałby mi jakieś dofinansowanie, cokolwiek, to ja mając ten bagaż podziękowałabym serdecznie, ale to, bardzo, jest, to jest dużo. Bardzo, bardzo fajnie wyraziłaś to, co ja też właśnie chciałem powiedzieć. Taka pokora przyszła. Jak założyłem swoją firmę, to miałem już 12 lat doświadczenia w projektach różnorodnego i tak dalej. I myślałem, że jestem cwany. I okazało się, że w pewnych obszarach jestem bardzo dobry, a o pewnych obszarach nie wiem kompletnie nic. I muszę się i zaczynam z poziomu totalnego zera i po prostu jakieś balansowanie przepływów, sprzedaż. No przecież sprzedawać. Ja nienawidzę sprzedawać. Musiałem się nauczyć sprzedawać. X takich. Jest dużo rzeczy, których nie będziecie lubili, w których jesteście kiepscy, a które będziecie musieli robić, bo nie ma tego komu innemu. No to akurat byłeś księgowym, więc tutaj ci to ale to zadało. Jest osobne. To jest bo to przy własnej firmie to jest często rzecz, której ludzie nie lubią. To akurat mi nie sprawia problemu. Faktycznie sam sobie prowadzę książkę przychodów i rozchodów. To nie jest tak, ale to jest chociażby jedna z takich rzeczy. Nawet jak ktoś inny ci prowadzi, no to wypadałoby jakieś podstawy tego, jaką skalę podatkową, czy skalę podatkową, czy liniowy, czy ryczałt, czy coś innego. Trzeba zacząć to wszystko kumać. I jeszcze Marta o genialnej rzeczy wspomniała, odpowiedzialność za innych.
Tak, no nie. I ten moment, jak samemu się na przykład jest właśnie na wypaleniu, to nie jest tak, że sobie idziesz wtedy na L4 na 3 miesiące i dostaje się 80% pensji, tylko niestety to jest twoja firma, więc nie zarabiasz. Tak, więc... tak, tak. A to pewnie dużo łatwiej o takie wypalenie przy własnej firmie. Ścina cię COVID, ścina cię choroba i są te momenty, kiedy sorry, ale masz przymusowy home office, bo po prostu pewne rzeczy zwyczajnie trzeba zrobić. Ale są też przykłady takie, że no to też będzie wskazywało jedna rzecz, doświadczenie i kontakty. Bo znam przypadki osób, które nawet zostały na swój sposób namówione przez swoich klientów do tego, żeby założyły firmę, tak. A właśnie ze względu na to, że zbudowały relacje, były, nie wiem, prawdomówne, grały w otwarte karty w tym zakresie, w jakim mogły. I jeden z moich znajomych otworzył tak firmę w ten sposób. Dwóch dużych klientów powiedziało, to my jesteśmy z tobą i to już był jakby plus, bo po pierwsze dostał miesięczne utrzymanie obiektów niemałych, po drugie każde nowe kontrakty szły jakby w ramach współpracy, no łącznie z tym, że miał okazję współbudować fabrykę silników Mercedesa w Polsce, wow. Jak również ma zdjęcia z właścicielem Tesli spod Berlina, także w ciągu 7 lat tak rozbudowali firmę, super. Że tu po prostu teraz mają chyba 40 ludzi i tak dalej, więc to chyba zależy też od wielu czynników, czyli na pewno mówię, te zbudowane relacje z klientami gdzieś tam powodują, że jest też łatwiej, no i łatwiej jest zaczynać w momencie, kiedy właśnie ktoś za nami idzie. Nie? Genialnie, ja sięgnę do mojego serduszka, które tutaj pokażę, bo to jest świetny głos. Jest takie narzędzie, Lean Canvas się nazywa. Paulina jako też ekspert od design thinking pewnie jak najbardziej kojarzy. I Lean Canvas to jest takie narzędzie, gdzie sobie rozpisujemy, to są predefiniowane rubryczki, taka karta projektu, tylko trochę inna. Sobie rozpisujemy nasz pomysł na produkt, na biznes i tak dalej. No i tam jest tam, z czego będziecie mieli kasę, jaki problem rozwiązujecie. I jedną z tych rubryczek jest tak zwany unfair advantage. I taka tajemna przewaga, czyli co masz ty, czego nie mają inni i czego... co ci pomoże w tym biznesie, a czego się nie da łatwo skopiować. Ludzie na początku tego nie rozumieją, często wpisują, stawiam na jakość. Gówno prawda, wszyscy stawiają na jakość i tak dalej. Ale chodzi o to na przykład, że jeżeli, nie wiem, chcesz otworzyć fabrykę jedzenia, to po prostu znasz, nie wiem, masz dostęp, twój wujek jest na przykład jakimś tam agronomem gdzieś tam na trzech dużych farmach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? No i to jest twój wujek, nikt ci wujka nie ukradnie. I tutaj Wojtek bardzo fajnie uderzyłeś w coś takiego, czyli własna firma jest fajnym kierunkiem, ale często właśnie jeżeli właśnie coś znajomy cię do czego wciągnął, pojawi się naprawdę szansa, a to jest fajny kierunek, nie do końca fajnym, co nie znaczy, że nie może to wyjść. Nie? To nie znaczy, że się nie uda. Kierunkiem jest to, że ty sobie po prostu siedzisz i mówisz, zawsze marzyłam, żeby zrobić to, a to. Przykład z życia, też znam taką osobę, ona już dawno tego nie ma, która zamarzyła sobie mieć firmę, która szyje ubrania. To jest fajne, branża modowa, fashion, w ogóle super, nie? No ale ona nie miała tego unfair adventure. Nagle się okazało, że tam jest taki ogrom rzeczy, na których ona się nie zna. Trzeba było jeździć do Łodzi, oglądać tkaniny, na czym ona się nie znała i wybierać. Coraz nową kolekcję. To po prostu był ogrom takich rzeczy i to była osoba, o której był artykuł w magazynie Sukces, przy czym jednocześnie, że tak sobie super radzi, przy czym jednocześnie wiem, że nie miała na ZUS dla pracowników w tym samym czasie. W sensie płaciła ten ZUS, nie była Januszem, chciała być uczciwa i tak dalej, ale to było na zasadzie, że jak zapłacę pracownikom ZUS, to nie będę miała na wytłaczankę jak wieczorem. Ta skala problemu i w pewnym momencie się po prostu poddała, ale to był właśnie taki typowy biznes, gdzie ktoś sobie zamarzył. Znam gościa z Komarchu, który oszczędności życia włożył w knajpie, w świetnej lokalizacji w Krajowie, przy Kładce Bernatka. Knajpa upadła, wszystkie po pół roku wszystkie oszczędności ewaporowały. Prawdopodobnie też nie miał tego unfair advantage, po prostu sobie zamarzył otworzyć knajpę. Taki pesymistyczny akcent. To ja mam optymistyczne koniec jeszcze.
Bo tak sobie pomyślałam, że chciałam jeszcze uderzyć w takie inne tony trochę, bo mnie to tak ostatnio bardzo rezonuje. Znaczy jeszcze tego nie zrobiłam, ale mi chodzi bardzo po głowie, bo gdzieś ktoś mi polecił, tylko właśnie nie mogę sobie teraz przypomnieć kto, książkę, której jeszcze nie kupiłam, ale słuchałam podcast Davida Brooksa. Książka się nazywa The Road to Character. Tam jest o tym, no o tym, jak się zmienia społeczeństwo dzisiaj, jak ludzie się stają bardzo egoistyczni, tacy skupieni na sobie. David Brooks na przykład podaje przykład. Możecie na Spotify znaleźć podcast w podcaście Opry Winfrey. Ona z nim przeprowadza wywiad. I on mówi o tym, że kiedyś leciał właśnie samolotem i siedział obok jakiejś pani, która przeglądała przez ten dwugodzinny lot swoje zdjęcia na telefonie cały czas. No i że właśnie to społeczeństwo jest teraz bardzo takie egoistyczne i on mówi o tym, że charakter można mierzyć dwoma jakby miernikami. Pierwsze to jest mierzysz przez swoje resume, przez swoje CV, czyli właśnie kompetencje, umiejętności i to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy. A druga to jest, co o tobie powiedzą na mowie pogrzebowej. To miało być optymistycznie w ogóle, tak? Ale o to chodzi, że i to mnie strasznie zastanawia w tym sensie, że ja osobiście, i tu mówię otwarcie, niewiele robię tych rzeczy takich, bo przecież oni nie powiedzą na mowie pogrzebowej, że byłam 9 lat w automotywie i tak dalej, portfolio manager, że niewiele robię takich rzeczy, które no, przynoszą taką rzeczywiście wartość. I mówię, że zaczynam zastanawiać nad tym obszarem, który u mnie jest zupełnie niezapełniony jeszcze, a równie ważne, jak no, ważniejsze jednak niż to biuro, prawda, w przeszklonym biurowcu, więc... No, pytanie, czy to właśnie zostawienie po sobie czegoś, czy to nie jest... Ja na przykład teraz już traktuję pracę jako coś, co chcę robić, bo lubię to robić, ale traktuję jako pracę. Ja przez 10 lat traktowałam jako życie i nie było fajnie i teraz po jakichś tam różnych zmianach mam tak, że przychodzę, siadam, robię, pogadam z ludźmi, sprawdzę czasami Slacka po 19, ale nie odpowiadam na rzecz. Jakby buduję sobie tą właśnie to, o czym mówisz teraz, że buduję sobie to, co chcę poza pracą, czyli jakby na tyle ułożyć sobie tą ścieżkę, czy dojść do takiego miejsca, gdzie to jest comfortable, tam jestem, bo jest fajnie, ale wszystko o tym charakter i o tym budowaniu jest jakby poza. Znaczy to też jest pomysł, bo czasem tego, wiecie, nie można połączyć, prawda? Więc, ale no bo działalność jakaś charytatywna, czy na rzecz czegokolwiek, co was kręci, prawda? Nie wiem, ekologii, no różne są pomysły na ten temat, to nie wiąże się przecież z jakimiś zarobkami. Nawet nie musi być charytatywna, to może być działalność, jakieś hobby, które was kręci, ale po prostu jak ktoś na przykład jest PM-em w IT, to mało rzeczy mu przyniesie taką kasę. Nie? I ja pamiętam gościa ze szkolenia, nie będę podawał nazwiska, ale DB Schenker Technology Center w Warszawie. I pamiętam gościa, który tam jednocześnie był menedżerem, ale robił meble. Po prostu kuźwa stolarstwem się zajmował. Nie? I nawet pewnie jak sprzedał, nawet jak mu się udawało sprzedać raz na 3 miesiące stolik, nawet do 10 tysięcy, bo przecież 10, nie wiem, nie mam pojęcia, nie, ale strzelam. Do 10 tysięcy stolik to jest dużo, ale ma się to pewnie nijak do pensji menedżera w dużym technologicznym korpo w Warszawie, ale jako takie oderwanie, jako coś, co ci po prostu sprawia frajdę i ci ładuje baterie i tak dalej, jest bardzo fajne, podejrzewam. No bo a o tym znowu mówił, nie wiem, czy kojarzycie ten TEDx bardzo znany, Jacka Walkiewicza, pełna moc możliwości, tak, taki stary. O tym, że sobie kampera chciał kupić. O kamperze, tak, o kamperze. No i on właśnie tam mówił coś takiego, że nie wszystko, co się opłaca, warto, a nie wszystko, co warto, się opłaca. Się opłaca. Tak. Genialne. Tomek Kaczor, kurs stolarski, jakbyście słyszeli o czymś takim w Krakowie, dajcie znać. Jest taka strona, która bardzo hejtuje Jacka Majchrowskiego, prezydenta, nazywa się krowoderska.pl i oni tam mówią też często o lokalnych biznesach, inicjatywach i tak dalej. Przeszukaj sobie tą stronę, bo oni pisali z 1,5 roku temu czy 2 lata temu właśnie o jakichś kursach stolarskich w Krakowie, na które właśnie błyskawicznie się miejsca rozchodzą, ale gdzieś tam powinieneś znaleźć jakiś... Na Instagramie jest dużo splecenia makramy, więc jakbyś nie No. Na przykład coś takiego, czyli można sobie być tym PM-em w nudnym obszarze, a jednocześnie, jak ten obszar jest taki nudny,
to i spokojny, ustabilizowany, to po prostu sobie też gdzieś... Widzisz, to ja znam przykład, gdzie kolega odchodząc z jednej z firm założył nową, dynamicznie się o niego dzieje, ale w ramach odskoczni został też rzeźnikiem i sprzedaje, ale rzeźnikiem takim nie na zasadzie typowym rzeźnikiem, tylko sprzedaje sezorowane mięsa na, nie wiem, na steki, taki wiesz, zupełnie inny poziom abstrakcji, więc z jednej strony gania, będąc właścicielem firmy, a z drugiej strony dystansuje się, będąc właścicielem Ciekawe. Właśnie miejsca, gdzie można kupić porządny, dobry stek i tego typu mięsa. Ciekawe. Także też ma takie podejście, nie? Ciekawe, ten rzeźnik na koniec. Czy ktoś z Was ma jeszcze jakieś, nie wiem, pytania, uwagi, refleksje? Proszę, ma namacalne podejście, że dowiózł mięso do klienta. No to nie słyszę, słuchajcie. I że to jest tylko mięso, prawda? Samo mięso. To jest, no tak. Ja nie chcę iść w tym kierunku, jak słyszę, że ktoś jest rzeźnikiem, od razu sobie myślę, że biedną świnkę zaszlachtowywał albo biedną krówkę. Nie, to on nie w tym kontekście, to on właśnie raczej ściąga i biorę takiego, okay, że to okay, dobre. Okay. On nie bawi się w zażynanie zwierząt, tylko w sprzedawanie dobrej jakości mięsa. To w tym kierunku, a nie w innym. Także nie, to nie ten przypadek. Tomek, refleksja, spotykajmy się częściej. Super. Fajny pomysł. Może się uda. Zdecydowanie weźmiemy pod uwagę. Super, bardzo Wam dziękuję. Już Was nie zatrzymuję. Bardzo fajna dyskusja. Dziękuję, Paulina, że też że współuczestniczyłaś, że pomogłaś nam to rozkręcić. Bardzo fajne też z twojej perspektywy doświadczenia. I dziękuję Wam wszystkim, którzy tutaj się wypowiedzieliście, za głos, bo to tym bardziej ucenia ten materiał.